Ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu Twórczy Piątek na Ficinusie obfitowało w wiele atrakcji. Rozpoczęło się ono spacerem po ulicy Kubiny, później uczestnicy przenieśli się w mury kościoła ewangelicko-augsburskiego, gdzie pastor Marcin Brzuska opowiadał o historii parafii oraz budowie kościoła. Zebrani z zainteresowaniem przysłuchiwali się tym ciekawym opowieściom i przyglądali się wnętrzu kościoła, które obecnie przechodzi modernizację. Zwieńczeniem tego intensywnego popołudnia było spotkanie z Danutą Dąbrowską-Obrocką, starszym kustoszem, kierownikiem filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Danuta Dąbrowska-Obrocka z zamiłowania jest poetką i podczas Twórczego Piątku na Ficinusie zapoznała zebranych ze swoją twórczością, a w szczególności ze swymi najpiękniejszymi lirykami miłosnymi. Ten wieczór poetycki upłynął pod hasłem „I stajesz się częścią mojego imienia”. Wypełniony był on wierszami pochodzącymi z kilku wydanych już tomików poetyckich autorki. Ja lubię pisać o życiu, o codzienności, o tym, co nas spotyka, a to uczucie przecież spotyka każdego człowieka. Dana jest nam miłość, uczucie. Ale to nie tylko miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną, ale chciałam tutaj przedstawić miłość różnoraką, czyli miłość do dzieci, do drugiego człowieka, do rodziców, do Boga, do samego siebie. I myślę, że pomiędzy tymi miłościami można postawić znak równości. Nie można tutaj wartościować, że ta jest większa, ta mniejsza. Po prostu to jest równe, ale na pewno inne. I żeby nie przesłodzić dzisiejszego spotkania właśnie tą liryką miłosną w dosłownym tego słowa znaczeniu, chciałam również opowiedzieć o tym, co nas spotyka w życiu, o naszych troskach, o szczęściu, o śmierci, bo to wszystko właściwie składa się na to, co nas dookoła otacza. A co Panią inspiruje i jak powstają Pani utwory? Inspiruje mnie życie i codzienność. Po prostu lubię codzienność. Codzienności szukam szczęścia, szukam inspiracji. I na pewno inspiracją jest może nie tyle każdy dzień, ale czasami nie wiemy, co nas spotka, co w danym momencie jest tym bodźcem, czy tą iskierką, że pochylimy się nad kartką papieru i musimy gdzieś tam jakąś impresję rozpocząć słowną. Gdzieś tam po głowie chodzi jakaś metafora i z tą metaforą musimy się zmierzyć. Próbuję. Właśnie jak powstają utwory? Czy kiedy przyjdzie wena, siada pani, bierze długopis, kartkę papieru i pisze? Czy do takiego wiersza trzeba kilka razy wracać? To jest różnie. Chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ czasami wyzwaniem jest biała kartka papieru. Po prostu siada się i się pisze i gdzieś tam wiersz spływa po piórze. A czasami, tak jak pani powiedziała, czasami trzeba wrócić kilka razy. Ja zawsze mówię, że najprościej i najłatwiej pisze się pierwsze wiersze, bo wtedy możemy się wypisać. W miarę upływu czasu czy upływu tych wszystkich tekstów musimy koncentrować się na każdym słowie. I, no i staram się. Wydałam 5 tomików poezji i jeżeli wiersze są czytane, to bardzo miło. To wtedy wiadomo, że warto pisać, warto dzielić się swoimi emocjami, swoimi przemyśleniami, filozofią, miłością, wszystkim co jest rzeczywistością. 5 tomików na Pani koncie. Czy są pomysły na kolejne publikacje? Tak, oczywiście. 2 tomiki już są złożone i czekają na wydanie. Wydawnictwo Miniatura w Krakowie właśnie wydało mi ostatni tomik pod tytułem „Maluję pojutrze”. I teraz będą kolejne wydane właśnie przez wydawnictwo Miniatura.
Uczestnicy twórczego piątku na Ficynu się z pewną nostalgią wsłuchiwali się w przepiękne liryki, które z pewnością natchnęły ich do refleksji i zadumy nad miłością. Spotkanie upływało w bardzo przyjemnej atmosferze. Teraz czas na wakacyjny odpoczynek. Kolejna odsłona twórczych piątków dopiero we wrześniu. Z pewnością jednak organizatorzy zadbają o to, by podczas tych kulturalnych spotkań poruszane były równie interesujące jak do tej pory kwestie